Dzień dobry, wiosna. No nie wiem, gdzie wiosna przyszła. No do studia, czwórki. U mnie nie, aha, do wiosny, aha, do studia, tak, ale do Warszawy jeszcze nie. Nie, 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 bardzo podobało mi się to, że jak gość wchodził do naszego studia, to usłyszałam komunikat z jego torby. GPS się urwał. Nawigacja została wyłączona. Zerwana. A, no to nawigacja została zerwana, natomiast dobrze, że doprowadziła cię do tego miejsca, bo to jest jak najbardziej właściwy punkt. Pamiętasz swój koncert w czwórce? Pamiętam, bardzo ciepło wspominam ten koncert. Miłe wspomnienia. I byłaś też gościem audycji, wpadałaś, opowiadałaś, a potem zniknęłaś. Tak, potem zniknęłam, ale nie rozpłynęłam się. Ten 3 lata przerwy to była kwestia świadomego wyboru, przypadku, wypadku, potrzeby przemyślenia, refleksji, zajęcia się rodziną. Wszystko po kolei troszkę. No to się wytłumacz, proszę. Okej, dobra. Znaczy, wiesz co? Przede wszystkim założyłam rodzinę. Mhm. A to wymagająca sprawa, wiem co. Bardzo, wow, bardzo wymagająca. Chociaż mam tylko jedno dziecko na razie. W każdym razie, ale wiesz co? Pracowałam też, bo pracowałam w Teatrze Pieśni Kozła we Wrocławiu. Tam stworzyliśmy fajny spektakl z okazji Wrocław stolicą, europejską stolicą kultury. Byłam w projekcie Panny Wyklęte, czyli jeździłam w trasy z nimi. I co jeszcze robiłam? O, zagrałam w filmie, będąc w ciąży, w 6 miesiącu. Biegałam z wielkim psem tak po Placu Grzybowskim. To był film, Mateusz Kościukiewicz tam grał. Tak, grał mojego byłego. No. Tak, to prawda, dlatego zapamiętałam tę rolę. Tytuł? Nie pamiętam tytułu. 11 minut. Właśnie, to był chyba nasz nominowany nawet do Oscara, ale kilka opowieści o współczesnej Warszawie. Jak ty się odnajdujesz w tym mieście, skoro już o Warszawie mowa? Dobrze, dobrze. Ja wiesz co, powiedziałam sobie, jak kończyłam liceum, że jak mam być w Polsce, tylko w Warszawie. Naprawdę? Tak, no bo potrzebowałam dużego miasta, żeby choć trochę cię gdzieś w tłumie schować. Ale muzykę, ale muzykę postanowiłaś robić z ludźmi z całego świata. Oczywiście, zawsze, jak się tylko da. To jest tak, że potrzeba ci, różne muzyczne wrażliwości i różne korzenie są dla ciebie inspiracją. Tak. To też dlatego, że sama odczuwasz wielokulturowość, nie wiem jak to nazwać. No już wszystko powiedziałaś, no odpowiedziałaś na to pytanie. No, no to dziękuję, jakie będziesz pytania zadawać, żebyś odpowiadała? No dobrze, to proszę powiedz mi, w jaki sposób powstał singiel, którego posłuchamy za moment. Single Love is Stronger powstał najpierw w ogóle w wersji polskiej. Najpierw był tekst, a potem był transowy beat. Mocno ludyczny, w ogóle mój kolega, producent określił go jako mroczna słowiańska muzyka. Był, a okej, okay, spoko. W każdym razie ta transowość w nim była taka fajna i bęben husulski dużo robił, tam był jakby podstawą tego utworu. Ale potem nagle się okazało, że po prostu może fajnie byłoby zaprosić kogoś do współpracy i ten utwór udźwignąć, dać go na inny level, tak? No i zaprosiłam do współpracy Polly Scattergood i Glenna Carrigana, którzy stworzyli niejedną płytę dla Kate Melua między innymi. Ale co, zadzwoniłaś do nich, napisałaś i powiedziałaś... Hej, ja się mam rozdziałki. Co robicie w sobotę? Wiesz co? Ja spędziłam ostatnie wakacje, ostatni rok, intensywnie jeżdżąc do Londynu. Tak, tak. I robiąc znajomości, wiesz, zapoznając się z tamtejszym rynkiem, nawiązując kontakty, rozmawiając z różnymi... bazę. Dokładnie tak, dokładnie tak. I wiesz, przybijałam piątki. No i stwierdziłam, że jak już wróciłam do Polski, dzwoniliśmy do tych wszystkich ludzi, z którymi mieliśmy spotkanie wcześniej i okazało się, że naprawdę jest bardzo duża chęć współpracy ze mną. Czyli to nie jest tak, że jak zdaje nam się wydawać, że to jest niedostępny, zamknięty świat i oni w ogóle nie są zainteresowani współpracą z artystami. Nie, trzeba ruszyć tyłek i lecieć na lotnisko i potem do Londynu i po prostu gadać, uśmiechać się i fajnie jest. Myślałam sobie o tym, że często polscy artyści, chcąc odwoływać się do korzeni, bazują na muzyce, na folku, na tradycji ludowej i w większości przypadków raczej wychodzi to przaśnie. Nie wiem, czy to w związku z tym, że zaprosiłaś do współpracy osoby, które na naszą tradycję muzyczną spojrzały z zupełnie innego, z zupełnie innej miejsca na mapie świata. Ach, ale się zakałapućkałam. W każdym razie chodzi mi o to, że inna wrażliwość spowodowała, że potrafili
chcieli sprowadzić tę muzykę do światowego brzmienia. Być może chodzi o coś innego, o twój talent. Niemniej jednak ta słowiańskość została tutaj mocno podrasowana. Prawda? No. Glenn i Polly dodali temu utworowi takiego fajnego, takiej świeżości, wiesz, klubowej, wiesz? Mm-hmm. Żeby on był właśnie taki bardziej bliżej hitu utwór. A ja byłam od tych takich cięższych brzmień, od takiej trochę melancholii, tak. Oni w ogóle jakoś próbowali, robili jakiś research na temat polskiej muzyki ludowej, czy oni raczej? Nie, oni robili research na podstawie tego, co ja im wysłałam, jakie ja lubię brzmienia, jakich ja lubię artystów, co ja sobie cenię. A czego Ifiudę słucha w domu i kogo ceni? Bardzo różnych teraz słucham. No bardzo różnych rzeczy słucham. Mm-hmm. Ostatnio znowu sobie wyczyściłam gramofon, więc odpaliłam kolekcję, ogromną kolekcję mojego ojca, płyt winylowych. I słucham dużo muzyki z Nigerii z lat 70. i 80. No ale też jaram się oczywiście tym soundtrackiem do Black Panther, Kendricka i słucham różnych rzeczy. Staram się być teraz już na bieżąco. Czyli należysz do grona artystów, którzy jednak słuchają, bo są też tacy, którzy przychodzą i mówią, że nie słuchają, bo nie chcą się inspirować. Hello. No też wydaje mi się to dziwne, no ale okej, jest takie podejście do sprawy. Jest singiel. Jest singiel. Co będzie dalej? No będzie jakieś wydawnictwo na bank, jeszcze nie wiem w jakiej postaci, ale coś będzie na rzeczy. Za miesiąc, dwa, trzy na pewno coś się będzie działo i potrzymam was troszkę w napięciu. Musicie śledzić na Instagramie i na Facebooku, co się będzie działo. W jaki sposób sztuki wizualne jako takie w ogóle wpływają na twoją muzykę? Bardzo. Ja jestem bardzo zmysłowym człowiekiem i odbieram muzykę nie tylko poprzez ucho, ale poprzez, nawet poprzez dotyk, tak? Przez inne zmysły również, dlatego bardzo ważne jest dla mnie to też, co ja widzę, też co ja czuję. Ostatnio rozmawiałam z przyjacielem, który wytknął mi taką ważną rzecz. Ify, ty weź nie słuchaj, ty czuj. Ja mówię, no przecież, no nie o to chodzi o słuchanie, chodzi o czucie. Jeżeli dany utwór we mnie wzbudza określone emocje, to o to chodzi, tak? I on nie musi być ani perfekcyjny, on nie musi być mocny, jakieś tam brzmienie tego, tak dalej. Tydzień szukania werbla, wiem, my możemy się zakałapućkać, tak? Jako producenci, ale wiesz, że są spędzać. Tacy ludzie, którzy... Ale ja też tak robię, no. Ja jestem sfrustrowana, jak ja nie mogę przez tydzień znaleźć idealnej stopy, nie? I ale w końcu jadę do domu, biorę, wiesz, kąpiel, mówię, dobra, weź Ify. Najważniejsze rzeczy są tu, nie? Nie zawsze tylko tu. No i też właśnie dlatego warto współpracować z ludźmi, ponieważ są inne perspektywy. Oni pomagają też właśnie wychwycić coś, czego nam się nie udało wychwycić, albo pomóc nam znaleźć drogę do danego celu, tak? I w pewnym momencie mogą zrobić taką, olej ten werbel, nie? Tą stopę. Bierzemy tą i tamtą, no i przez to pracować do przodu. Więc czasami warto wyłączyć uszy, a włączyć czucie. Też namawiam do tego naszych słuchaczy, żeby czasami postanowili właśnie w ten sposób odbierać muzykę. Kolejne koncerty rysują się w przyszłości. Myślisz już o składzie? Czy to będą stary muzycy z poprzedniego składu, czy będziesz kompletowała nowy zespół? Trochę to, trochę to. Wiesz, właśnie teraz, ten tydzień poświęcę na przeprowadzkę i na składanie nowego zespołu, tak? Mm-hmm. Na przymiarki do nowego zespołu. Jakie cechy muszą mieć twoje muzycy, oprócz oczywiście tego, co jasne, czyli talentu, muzykalności, ogarnięcia, scenicznego ogarnięcia, co jeszcze? Mm-hmm. Przede wszystkim muszą być zdecydowani, że chcą to robić, tak? Pozytywne myślenie jest dla mnie bardzo ważne. Pracowitość. I to są takie jakby takie trzy główne cechy, które moim zdaniem, wiesz, dobry, że tak powiem, pracownik. Dobry pracownik musi mieć, no bo jednak jak już jedziemy w trasę, to jest to wiele godzin w trasie. No to najlepsze małżeństwa się rozstają w trasie. Tak, i fajnie, jak jest fajna atmosfera, jak ktoś nie zasypia, znaczy nie
nie na przykład, wiesz, na przykład jest próba o 9 rano i ktoś jest na tej próbie, tak? Mm. I raczej jest taki zdolny do pracy, a nie dokładnie, do spania pod perkusją. Wiesz, kiedy jest impreza? Jest impreza. Ja imprezuję na maksa po prostu. Mówię wam, naprawdę jestem imprezowiczką, spoko, ale jak chodzi o pracę, to jestem perfekcjonistką i trzymam dyscyplinę i widzę, że ludzie, którzy ze mną pracują, szanują mnie i to jest też dla mnie ważne, bo wiesz, ja już jestem w tym wieku, że ja, wiesz, muszę to swoje życie trzymać w ryzach, wiesz. To nie jest wywiad z członkami zespołu Lady Punk, proszę nie ulegać wrażeniu. Ify, mam jeszcze jedno pytanie. Kiedyś rozmawiałam z muzykiem starszego pokolenia, którego pytałam o zagraniczną karierę i dlaczego tym naszym artystom tak nie wychodzi, żeby za granicą robić, mieć publiczność, wydawać tam płyty, być na okładkach kolorowych gazet. On mi powiedział, że przecież to chyba nie jest ważne, dla kogo się robi tę muzykę i nie da się jej zrobić z założeniem, że musi sprzedać się w świecie, bo chyba najistotniejsze jest to, żeby trafiła do ludzi. Mhm. I zastanawiam się, czy pewnie jak każdy muzyk masz marzenia o podbiciu świata, a może wręcz odwrotnie, coś innego jest dla ciebie ważne w tym wszystkim. Wiesz co, to jest bardzo ideologiczne myślenie, to co powiedział. Ja się też z nim zgadzam po części, ale ja bym chciała trochę tego i trochę tego. Mhm. Ja jestem człowiekiem na pograniczu. Jestem człowiekiem, który ma jedną nogę tu, drugą nogę tam. Wieczny szpagat. Aha. Więc to jest moja filozofia w czymkolwiek ja robię, tak? Zawsze staram się znaleźć złoty środek i oczywiście chciałabym, wiesz, występować na dużych scenach, znowu zagrać na Woodstock, chciałabym zagrać na Siget Festival, chciałabym zagrać na Glastonbury, chciałabym zagrać na Coachella, wiesz, na takich super ekstra scenach. Idealnie byś tam pasowała. O kurczę, tak, no super, no i to będzie się działo, ale też bardzo cenię sobie, wiesz, takie bardzo intymne grania w klubach małych na 50 osób, wiesz, gdzie ja między utworami piję kawę, no i to jest naprawdę... Super sprawa. O jest, uwielbiam. I publiczność na wyciągnięcie ręki, i ty tak. Na wyciągnięcie ręki. No wtedy się chyba rodzą takie największe niewypowiedziane emocje między artystą a publicznością. I też się fajnie może zżyć zespół. Ja tak ostatnio występowałam w Spatifie naszym warszawskim. Mhm. Na składzie był, na korze był Buba Kujate, a na skrzypcach była Agnieszka Sroczyńska. Tam z okazji corocznej imprezy Piotra i Pawła zrobiliśmy taki mały recital, trzy utwory. No i wiesz, i ci ludzie po prostu wchodzili na scenę, tak, bo było mnóstwo ludzi, było mnóstwo, więc po prostu jedna nóżka na scenie, druga pod spodem i kręcenie głową. I ja się czułam taka otulona nimi, wiesz, i w pewnym momencie jak zaczęli śpiewać ze mną, to jest to, po prostu spełniają się moje marzenia w takich chwilach. To ja ci życzę tysiąca, miliona spełnionych jeszcze takich marzeń, a sobie życzę, żebyś nagrała płytę, epkę, nieważne, więcej takich piosenek, kochana, więcej, bo czekamy. Dzięki bardzo, pozdrawiam Radio Czwórkę. Dziękuję bardzo. Czwórka. Brzmi dobrze.